Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmę się projektem RSK, zwanym również Rootstock. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Na wstępie może powiem, że ciężko tutaj cokolwiek więcej powiedzieć w porównaniu do Andrzeja z dziennej dawki dyskomfortu, który na temat tego projektu nagrał przynajmniej już 3 odcinki z tego, co można zobaczyć na jego kanale. Andrzej, jeśli nagrałeś coś więcej, to proszę popraw mnie w komentarzu. Natomiast myślę, że każda osoba zainteresowana tym projektem albo przynajmniej chcąca poznać się z jego możliwościami powinna obejrzeć te 3 filmy, które Andrzej udostępnia na swoim kanale. W związku z tym, że jego wiedza i informacja przedstawiona w tych filmach jest dosyć kompleksowa, ja tutaj skupię się na drobnym uzupełnianiu tego projektu z mojej strony, no, w sposób, w jaki prowadzę filmy na tym kanale. Może parę słów wstępu, tak naprawdę czym jest ten Rootstock. Rootstock jest przede wszystkim platformą umożliwiającą tworzenie smart kontraktów, które są zabezpieczone poprzez sieć Bitcoina. Sieć ta wspiera tak zwany merge mining tej kryptowaluty RSK i co ciekawe RSK jest ułożone w stosunku 1 do 1 co do Bitcoina. Także dodatkowo jest to również cały ekosystem od niedawna z branży DeFi, co tutaj możemy zobaczyć na stronie. Projekt ten charakteryzuje się według mojej opinii bardzo kompleksowym podejściem do tematu, do całego ekosystemu. Przede wszystkim to od czego zacząłem, czyli tworzenie smart kontraktów. Zwróćmy uwagę, że te smart kontrakty mogą być łatwo zaimportowane czy nawet przenoszone z Ethereum, czyli te kontrakty pisane w Solidity, w obecnie najbardziej popularnej technologii i środowisku do tworzenia właśnie smart kontraktów. Kolejna sprawa, mamy tutaj możliwość rejestrowania domen, czyli tak zwanych, tak powszechnie stosowanych, może no nie powszechnie, ale na pewno wygodnych w użyciu adresów ze skróconą nazwą. Mamy tutaj również całą kompleksową ofertę ze strony Reef Services, czyli tak naprawdę dostęp do przechowywania danych, system wyroczni i tego typu dodatkowych komponentów, które wspólnie razem z mocą sieci Bitcoina, razem z możliwością tworzenia smart kontraktów oraz branżą DeFi tworzą bardzo kompleksowe rozwiązanie. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć, że projekt ten jest i umożliwia również dwukierunkową komunikację, dwukierunkowy transfer środków pomiędzy właśnie protokołem Bitcoina a protokołem Ethereum. Także jest to dosyć istotne i tym bardziej wiąże on ze sobą obecnie dwa największe projekty kryptowalutowe. Z tego względu wydaje mi się, że jest on ciekawą propozycją, jeśli ktoś z Was szuka projektu, który naprawdę ma fundamenty, rozwiązuje konkretny problem oraz ma ciekawe współpracę, jednocześnie budując dosyć kompleksowy ekosystem oparty o szereg produktów, które tak na ten moment już udostępnia. Jeśli chodzi o CoinPaprika i taki poglądowy rzut oka w zakładce Code Progress, to tutaj niestety z powodu błędu w konfiguracji nie mamy możliwości podejrzenia tego, natomiast napisałem taką informację na Twitterze do CoinPapryki. Myślę, że w miarę szybko oni to usprawnią, także tutaj osoby chcące śledzić, szybko rzucić okiem, co tak naprawdę w tym projekcie się dzieje, będą miały taką możliwość. Dodatkowo myślę, że warto zwrócić uwagę na serwis ze statystykami sieci statsrsk.co. Tutaj również szereg informacji typowo właśnie statystycznych związanych z wydobyciem bloków, z hash rate'em, z trudnością
wszelkie te informacje, które tak naprawdę charakteryzują cały protokół. Dodatkowo, jeśli chodzi o roadmap, to myślę, że on jest całkiem dobrze prowadzony i tutaj należy to podkreślić. Ten roadmap ma swoje odzwierciedlenie na GitHubie organizacji właśnie Rootstocka. Tym bardziej mamy możliwość weryfikacji ciągłego monitorowania tego, czy zespół pracujący nad tym projektem realizuje te czynności, które mają doprowadzić właśnie do rozwiązania kolejnych feature'ów umieszczonych na roadmapie, co zaraz postaram się pokazać. Zwróćmy uwagę, że w chwili obecnej na pierwszy, drugi kwartał roku 2020 mamy informacje o funkcjonalności Reef Storage czy też Reef Marketplace i to wszystko ma być uruchomione na testnecie. Oczywiście dodatkowo również algorytmy, projekty, produkty umożliwiające grupową komunikację w prywatny i zanonimizowany sposób właśnie w oparciu również o tą platformę. Co ciekawe, tak jak wcześniej wspomniałem, można to spojrzeć, można to prześledzić chociażby na GitHubie, gdzie widoczne są dwa projekty. Pierwszy z nich właśnie dotyczy Reef Storage, drugi Reef Communications, czyli tych aspektów umieszczonych tutaj właśnie w roadmapie. Można sprawdzić, w jaki sposób te prace są realizowane poprzez wybranie konkretnego projektu i prześledzenie tablic kanbanowych, czyli tablic, które w procesie rozwoju oprogramowania ułatwiają właśnie zarządzanie zadaniami, zarządzanie taskami, które muszą być zrealizowane w celu udostępnienia implementacji konkretnej funkcjonalności. Także tutaj zdecydowanie mamy możliwość prześledzić to, co w tym projekcie się dzieje. Mamy tutaj to do, mamy done, mamy in progress. Na chwilę obecną w in progressie nic nie mamy, ale to według mnie wynika z tego, że zespół ten przeniósł część swoich prac właśnie na rozwiązania związane z marketplace'em i na rozwiązania związane właśnie z komunikacją czy ze storage'em. Z tego względu wnioskuję to na podstawie tego, że są to dosyć nowe, przynajmniej na moment tworzenia tego materiału, repozytoria, w których te prace tak naprawdę się dopiero zaczynają. Można by wywnioskować również z tego, że są tutaj pewne opóźnienia, co myślę, że śmiało mogę potwierdzić z tego względu, że w momencie kręcenia, tworzenia tego materiału mamy już końcówkę pierwszego kwartału 2020 roku. Natomiast tutaj repozytoria związane z kolejnymi właśnie feature'ami umieszczonymi na roadmapie są dopiero tworzone. Pytanie jednak, czy są one dopiero tworzone, czy są dopiero one upubliczniane. Niestety takiej informacji nie jesteśmy w stanie wyczytać, przynajmniej z poziomu GitHuba, z tego powodu, że szereg organizacji może tworzyć tak zwane prywatne repozytoria, do których my jako osoby nie będące członkami organizacji nie mamy wglądu, natomiast prace na nich mogą się odbywać i systematycznie mogą być upubliczniane, czy to jednorazowo, czy kompleksowo w miarę upływu czasu. Także na pewno tutaj warto śledzić również poszczególne projekty Rootstocka umieszczone na GitHubie. Oczywiście głównym repozytorium jest tutaj implementacja tego rozwiązania w języku Java. Co ciekawe, tutaj aktywność jest jak najbardziej widoczna. Szereg issue, ponad 130 czekających do rozwiązania. Myślę, że zespół tutaj mógłby bardziej skupić się na właśnie konkretnym labelowaniu, czyli tagowaniu poszczególnych issue, żebyśmy mieli tak naprawdę wgląd, czego one konkretnie dotyczą. To, co jeszcze tutaj chciałem zauważyć poza standardowymi aspektami, jak pull requesty, to dodatkowo to, w jaki sposób zespół ten podchodzi do bezpieczeństwa. Może tutaj rzucimy okiem na projekt Token Bridge, czyli tak naprawdę ten dwukierunkowy pomost pomiędzy
pomost umożliwiający wymianę tokenów ERC20 z protokołu Ethereum właśnie pomiędzy siecią Bitcoina. I tutaj mamy dosyć istotną i bardzo ważną kwestię związaną z bezpieczeństwem i z wykrywaniem potencjalnych zagrożeń. Tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że zespół sam na siebie narzucił wymóg odpowiedzenia w ciągu doby na tak naprawdę każdy raport mający wpływ na bezpieczeństwo danego rozwiązania. To jest bardzo dobra praktyka znana z programów Bug Bounty. Tutaj ten program Bug Bounty również w zakresie Rootstocka wykorzystuje. Może jeszcze raz to podkreślę, dlaczego to jest istotne, ponieważ osoby, organizacje wydające projekt już do środowiska produkcyjnego, czyli do środowiska, w którym my jako użytkownicy będziemy mogli z niego korzystać, muszą być na tyle pewni, na ile mogą, że to rozwiązanie jest bezpieczne. A to, czy ono jest bezpieczne, najlepiej weryfikują niezależni testerzy, audytorzy, którzy po prostu realizując swoje obowiązki, sprawdzają tego typu projekty i szukają w nich potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem. Dlatego warto takie działania w zakresie tego czy dowolnego innego projektu śledzić, ponieważ każdy problem związany z bezpieczeństwem już na projekcie gotowym, na projekcie, z którego korzystają użytkownicy, bardzo mocno wpływa na cenę. I jest to tak zwane wydarzenie, które powoduje, że ta cena tak naprawdę spada. To wszystko myślę, że jeśli chodzi o tą część na moim kanale na temat Rootstocka, zapraszam do zadawania pytań. Myślę, że projekt jest na tyle duży, kompleksowy, że warto poświęcić mu przynajmniej jeszcze parę odcinków, aby tak naprawdę skupić się na konkretnych tutaj aspektach. Natomiast jeszcze raz odsyłam do kanału Dzienna Dawka Dyskomfortu, na których poglądowo również możecie zapoznać się z poszczególnymi komponentami wchodzącymi właśnie w skład projektu RSK. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań. Na ten moment to już wszystko. Cześć.